Cześć, witajcie. Z tej strony oczywiście znowu Opera, z kolejnym filmem na temat części mojego arsenału. Tym razem pokażę wam Limbo, ale nie będę opisywał jego zmian, tylko pokażę wam jeden konkretny sposób budowania. Archan Limbo to Limbo, który ma niszczyć, niukować przeciwników. I zapytacie, no ale zaraz, przecież nikt nie gra Limbo i w ogóle Limbo jest niezdatny do gry i to jest w ogóle troll frame i w ogóle nie powinniśmy nim grać. Nie, to nieprawda i ja wam to udowodnię. Ci, którzy nie widzieli tego na streamach, ci zobaczą właśnie teraz. Ten Limbo oparty jest głównie o kataklizm oraz o swoją pasywną umiejętność wchodzenia do szczeliny. Zmiana jedyna, o której warto jest na obecną chwilę wspomnieć, to taka, że w momencie, kiedy użyjemy uniku, czyli w momencie, kiedy użyjemy naszego shiftu, wtedy przenosimy się do szczeliny bądź z niej wychodzimy. Zależnie od tego. Kwestia jest przyzwyczajenia do tego, kiedy robimy ten unik i jak szybko jesteśmy go w stanie zrobić, bo tak naprawdę możemy go zrobić w dowolnym miejscu, w dowolnej pozycji, gdziekolwiek się znajdujemy, czy akurat jesteśmy w powietrzu i skaczemy do przeciwnika, od przeciwnika, czy zostaliśmy odrzuceni, jakby nie patrzeć, cokolwiek by się nie działo, w każdej chwili możemy wskoczyć do szczeliny. Nie ma w ogóle znaczenia na obecną chwilę długość trwania mocy na Limbo ze względu na to, że przebywać on w szczelinie może tak długo, jak tylko potrzebuje. Jeżeli wskoczymy raz w szczelinę, to w tej szczelinie się znajdziemy. Jedyne co, to na naszych przeciwnikach czy sojusznikach ta szczelina będzie oddziaływać w troszkę inny sposób, bo rzucając na nich przeniesienie do szczeliny, to ta długość trwania gdzieś tam może mieć znaczenie, ale nie o tym tutaj będziemy rozmawiać. Długość trwania mocy na tym Limbo nie ma znaczenia. Archan Limbo to taki Limbo, który niszczy przeciwników na całej mapie, w wielu pomieszczeniach, możecie kierować obrażeniami i o tym zaraz sobie powiemy. Najpierw zobaczmy, jak zbudować takiego Limbo, a później będziecie mieli wyobrażenie, jak wiele obrażeń na przykład jest on w stanie zadać. Po pierwsze i najważniejsze, korodująca projekcja. Pasywną umiejętnością Limbo jest to, że odzyskuje on energię za każdym razem, kiedy wejdzie do szczeliny i będzie tam przebywał. Regeneracja energii jest niewielka, ale fakt w połączeniu z aurą syfonu energii będzie to całkiem niezłe odzyskiwanie energii. Ja korzystam głównie z Zenurika, więc raczej nie jest mi to potrzebne. I korodująca projekcja będzie o tyle dobra, że wielu przeciwników we wszystkich frakcjach na obecną chwilę ma zwiększony pancerz. Zwiększony pancerz, czyli taki, gdzie pasek tego pancerza rzeczywiście się pojawia i zmienia kolor punktów, paska punktów życia. Więc jest całkiem sporo takich przeciwników, którzy z tego pancerza korzystają, którzy dysponują pancerzem. Warto jest go obniżyć, wtedy będziemy w stanie szybciej zabić przeciwników. Jeżeli szybciej zabijemy przeciwników, to nie zdążą oni do nas dojść i zadać nam obrażeń. Prosta sprawa. Syfon energii w tym przypadku nie będzie potrzebny, ponieważ mamy całkowitą wydajność, zmniejszony opór oraz ulotna ekspertyza umieszczona na poziomie 175%, całkowicie niweluje nam problemy z energią. Gdybyście w jakikolwiek sposób jednak problemy z energią mieli, to przepływ tak wam jakby dopomoże, że wystarczy rzucić pod siebie jakąkolwiek tackę z energią i w ciągu kilku sekund będziecie ustawieni do momentu, kiedy będziecie mogli użyć Zenurika. Ja tak naprawdę Zenurika, jeżeli chodzi o solowe misje, nie używam. Nie jest mi to w zupełności potrzebne. Limbo w tym sposobie budowania spokojnie daje sobie radę bez używania Zenurika i mogę go sobie wymienić na przykład na Naramon. Kiedy to zrobię, mogę też zmienić broń białą, o czym wam później powiem, i stworzyć Limbo totalnego destruktora zarówno w walce, jak i takiej bezpośredniej, jak i takiej na dystans, ale o tym sobie zaraz powiemy. Rozciągnięcie i przeforsowanie. Dwa mody, które nam są potrzebne, żeby zwiększyć zasięg całkowicie, maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Nie możemy mieć małego zasięgu, musimy niukować przeciwników, niszczyć ich w całych pomieszczeniach. Jeżeli przeciwnik do nas nie dojdzie, i tu znowu poruszam ten temat, to wtedy po prostu nie zada nam obrażeń. Nie będziemy musieli się martwić o wytrzymałość, przechodzenie do pustki, uniki, cokolwiek innego. Nasi sojusznicy będą bezpieczni, no generalnie po prostu misja będzie trwała krócej, bo zabijemy przeciwników na większym obszarze, dużo szybciej, nie musimy celować. Kosmicznie dużo zyskujemy poprzez zasięg mocy. Także rozciągnięcie i przeforsowanie są tutaj niezbędne niejako i tak naprawdę na samym rozciągnięciu nie ugramy tego Limbo. Po prostu nie damy rady. Vigor Prime jest tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że Limbo, jako że jest postacią, która dysponuje małą ilością tarcz oraz małą ilością życia,
więcej zyska, jeżeli chodzi o Vigor Prime, niżeli by zyskał z przekierowania czy witalności. O tym sobie powiemy w innym materiale, ale zaufajcie mi, że Vigor Prime po prostu będzie tutaj lepszy. Jeżeli dysponujecie tylko zwykłym Vigorem, to w takim wypadku witalność lub przekierowanie wyjdą Was lepiej, natomiast jeden z tych modów wypadałoby mieć. Dlaczego? Dlatego, że mimo że przeciwnicy do nas w 90% przez większość czasu gry nie dojdą, to zdarzą się wyjątki, jak na przykład bursa, której nie jesteśmy w stanie zabić, a może nas zajść gdzieś zza pleców. Jeżeli nie widzimy całej mapy, to po prostu może się zdarzyć, że jakimś cudem cokolwiek, co nas zaatakuje, może nas zabić. Mamy bardzo mało tarczy i bardzo mało życia, a Limbo sam z siebie nie dysponuje w ogóle żadnym pancerzem i tak naprawdę jego jedynym odruchem obronnym jest albo zabicie przeciwnika, albo udanie się w pustkę. Nie wszystko możemy zdążyć zrobić naraz, ponieważ animacje rzucania Limbo są, no, dosyć długie. Jedyne co, to tylko możemy zrobić shift, ale i to nie zawsze może nam się udać w czasie, więc jakikolwiek atrybut obronny po prostu nam się przyda. Intensyfikacja oraz przejściowe wzmocnienie i dryf siły mają zwiększyć skuteczność mocy tak, jak tylko się daje, nie zmniejszając jej wydajności. Zapytacie tutaj, dlaczego na przykład nie możemy wstawić konwersji energii. Po pierwsze, dlatego, że będziemy rzucać bardzo często naszą jedną nukową umiejętność, czyli naszą czwórkę. W związku z tym nie będziemy w stanie jakby podbiec do kulki energii. To raz. Dwa. Będziemy cały czas stać w miejscu i przy tak dużym zasięgu przeciwnicy w zasadzie będą padać w punktach swojego pojawienia się, w punktach swojego respu. Przy tak dużym zasięgu po prostu nie opłaca nam się biec w jedną stronę, żeby podnieść kulkę, rzucić umiejętność i biec w drugą stronę. Jest to jakaś opcja, ale niestety ma ona bardzo dużo minusów. Jeżeli gracie na przykład na przetrwaniu solowo, to ma to jakiś większy sens ze względu po prostu na to, że cały czas musicie się ruszać. Natomiast w każdym innym wypadku nie polecam wam tego robić. Zapytacie, dlaczego nie ślepa furia? Ślepa furia zmniejszy nam wydajność mocy i przez to wszystkie nasze umiejętności będą kosztować nie 175, tylko tam powiedzmy 140 na przykład, czy coś koło tego, czy odpowiednio mniej, znaczy odpowiednio więcej. Problem się pojawia wtedy, kiedy zmniejszymy wydajność mocy poniżej 160%. To już jest jakby mocny minus, bo Limbo nie jest w stanie sobie nadrobić tego ubytku energii, chyba że przewidujemy, że będziemy rzadko używać naszej czwartej umiejętności, która ma za zadanie zabijać przeciwników. Ale problem polega na tym, że ta umiejętność będzie zadawać ogromne ilości obrażeń, często rzucana. Właśnie o to chodzi, żebyśmy bez przerwy mogli rzucać tę umiejętność. Przy 175% wydajności mocy będziemy mogli sobie pozwolić przy przepływie Prime na nie tylko zerową stratę energii, to i na szybkie jej zregenerowanie. W zasadzie nie będzie nam potrzebna ani tacka, ani nic innego tak naprawdę. Ale zapytacie, no ale dobre, no można wziąć Trinity, jeżeli nie polegamy na swojej pasywnej regeneracji. Przecież często spotyka się Trinity, która będzie nam regenerować energię, albo na przykład Nekrosa, który też będzie nam regenerował energię, prawda? Nie. Nie ma takiej możliwości. Przeciwników, którzy dojdą do nas, możemy policzyć na połowie jednej ręki tak naprawdę, bo będą to bursy i będą to latający przeciwnicy, którzy gdzieś tam no jakimś cudem mają tak dużo pancerza, są na tak wysokim poziomie, że jakimś cudem po prostu do nas dolecieli, bo są na przykład szybcy, albo trzy, będą to przeciwnicy, którzy pojawili się właśnie z pustki. I to jedyni trzej przeciwnicy, to są jedyne rodzaje przeciwników, którzy w ogóle dadzą radę do nas dojść. Cała reszta po prostu umrze. No, przepraszam was bardzo, bo jeszcze zostają Eximusy. Limbo ma, jako że używa umiejętności, taki minus, że przy rzucaniu czwartej umiejętności i wypędzaniu wszystkich do pustki, a później przywracaniu ich do normalnego stanu, będzie zadawał mniej obrażeń Eximusom. Eximusy mają to do siebie, że zmniejszają wszystkie obrażenia od umiejętności. Procentowo im więcej jest tych obrażeń, tym są one bardziej zmniejszone. Ja przy zadawaniu obrażeń średnio 50 do 70 tysięcy, często więcej, nie jestem w stanie zabić Eximusa, bo zadaję mu albo 0, albo od 50 do 100 obrażeń, więc tych rzutów byłoby bardzo dużo. Natomiast zdarza się to bardzo rzadko, bo takich Eximusów jest raptem
trzy rodzaje. Pierwszy to wysysający energię, drugi to ten ze zwiększonym pancerzem i trzeci to jest, o ile się nie mylę, ognisty Eximus albo lodowy Eximus. Któryś z nich w każdym bądź razie też będzie jakby dla nas problemem, ale tylko na wysokich poziomach. Na niskich poziomach nawet jesteśmy w stanie te Eximusy w ten sposób wykończyć, ale pomyślcie o tym, że bo zaraz powiecie, że no dobra, no to nie jestem w stanie zabić Eximusów. Nie myślcie w ten sposób, zabijacie 99,9% żywych istot na mapie i zostają wam raptem 2-3 Eximusy, które musicie zabić ręcznie. I ja wam pokażę, w jaki sposób to zrobić, żeby było wam jak najłatwiej. Zostaną wam bursy oczywiście. Zostaną wam jacyś tam przeciwnicy, którzy są po prostu zatwardzi albo niewrażliwi na efekty, jakimś cudem. Czyli na przykład bossowie, czy coś w tym stylu. Natomiast zdarzy się to bardzo, bardzo rzadko. I jeżeli gracie tylko i wyłącznie do tych misji na mapie, plus tych misji na sortie, czyli do tego setnego levelu, to nie macie żadnego problemu. To żaden problem nie istnieje po prostu, bo do setnego levelu Limbo zabija wszystkich na shot. No jest taki one-shotter. Chociaż sam też jest one-shotterem, więc musicie jakby gdzieś tam uważać. Natomiast jeżeli wykorzystacie ten sposób budowania, będziecie przez 90% czasu stali w miejscu, spamowali czwórką i zabijali przeciwników wszerz i wzdłuż. Więc szansa na to, że gdzieś tam przyleci wam na rej bombarda, to jest jakby cud na kiju tak naprawdę, bo to nie powinno się zdarzyć. Ale nawet jeśli się zdarzy, to zawsze macie shift, możecie uciec. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od waszego indywidualnego ogrania tej postaci i jej nowej mechaniki, czyli tego wchodzenia do szczeliny. Pamiętajcie, że zawsze ten shift może wam uratować wasze życie. Warto z tego korzystać, warto się do tego przyzwyczaić. Ten Limbo zeżarł mi trzy formy, więc nie jest to jakoś specjalnie dużo, a zadanie do ukończenia Limbo jesteśmy w stanie bardzo szybko zrobić, więc jest to dla was bardzo duża zaleta. Fakt, że jeżeli nie macie na przykład Wigoru Prime i Przepływu Prime, to może być wam ciężej, tak powiecie. No to nie jest prawda. Tak jak mówiłem, zamiast Wigoru Prime możecie sobie wziąć przekierowanie na korpusów bądź witalność na plagę i jesteście ustawieni. Tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o Przepływ Prime, wystarczy zwyczajny, normalny przepływ. Zadziała równie dobrze i nic się praktycznie nie zmieni. Dryf siły jesteście w stanie kupić za 10 platyny teraz, nawet za 5 tak naprawdę. Minusem będzie przejściowe wzmocnienie, przeforsowanie oraz ulotna ekspertyza, jako że są to mody, które dostępne są tylko i wyłącznie na skarbcach. Możecie się postarać je kupić, ale koszt tych trzech modów będzie około 100 platyny. Tych trzech modów naraz. Natomiast jeżeli nie macie platyny albo nie wiecie jak ją zarobić, odsyłam was do swojego filmu i jeżeli natomiast nie chcecie marnować na to czasu, to pamiętajcie o tym, że przy wywaleniu tych wszystkich modów Limbo sprawdzi się równie dobrze, natomiast pamiętajcie o tym, że będzie miał mniejszy zasięg i zabijał będzie przeciwników gdzieś do 50 poziomu. Dalej po prostu no będzie jakby trochę ograniczony. Czwarta umiejętność Limbo skaluje się z taką dużą ilością, z taką mocą, że skuteczność mocy zwiększona o 50% daje przebicie obrażeń na Limbo o jakieś 500%. Jak mniej więcej wyszło z obliczeń. Ulotna ekspertyza po prostu wam pomoże w tym, żeby utrzymywać waszą energię w miejscu. Natomiast, tak jak mówię, nie musicie korzystać z niej, jeżeli macie jakiś sposób do odnowy energii, albo jeżeli będziecie na przykład biegać na przetrwaniu, gdzie będziecie używać tylko od czasu do czasu tej umiejętności czwartej, żeby tylko oczyścić pomieszczenie na przykład. To już jakby od was zależy, ale ten sposób budowania okazuje się być najlepszy na obecną chwilę, na obecną, umówmy się w cudzysłowie, metę. Jeżeli chodzi o umiejętności, przejdźmy sobie tutaj, to jak widzicie, obrażenia od kataklizmu nie są jakieś specjalnie duże. Kataklizm to gwałtowna eksplozja energii pustki. Otwiera rozdarcie do szczeliny, które może utrzymać się przez krótki okres czasu, zanim zapadnie się, powodując kolejny wybuch. I jak widzicie, nasza długość trwania mocy praktycznie nie istnieje. I nawet nie próbujcie w ogóle cokolwiek robić z długością trwania mocy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tutaj moglibyście ją jeszcze bardziej obniżyć tak naprawdę, bo będziecie tylko i wyłącznie spamować kataklizmem. Dlaczego? Powiecie, no przecież to jest 700 obrażeń, to gdzie te 70 tysięcy, nie? Właśnie o to chodzi. Kiedy rzucacie kataklizm i przeciwnicy znajdują się w zasięgu, to wszyscy przeciwnicy w momencie rzucania kataklizmu otrzymują ogromne obrażenia.
kiedy wyłączycie kataklizm przed tym, zanim on się zakończy, nastąpi kolejny wybuch zadający takie same obrażenia, zadając ogromne obrażenia przeciwnikom. Nie przekonuje was to? Sprawdźcie gameplay, który później wam zaoferuję zaraz po opisie tego Limbo. A sami zobaczycie, jak wielkie obrażenia można wycisnąć. Mnie na obecną chwilę, jeszcze dzisiaj, udało się dojść do 200 poziomu przeciwników na przetrwaniu na pustce. Więc to jakby o czym świadczy. Generalnie możecie sami spróbować, jeżeli macie takie możliwości zmodowania w ten sposób Limbo. No już trochę go jakby ograliście. Nie patrzcie na te obrażenia, bo to są obrażenia od... To są obrażenia, które otrzymają przeciwnicy, którzy weszli w pustkę, przeszli przez granicę tej kuli, którą tworzy Limbo. Kataklizm to jest taka wielka sfera, taki dom, taka kula, jakby nie patrzeć. I ta kula będzie się zmniejszać, dlatego musimy ją włączać i wyłączać. Wtedy będziemy mogli zadać obrażenia przeciwnikom w tym samym miejscu. Czyli nie zdąży ona się zmniejszyć, a już wybuchnie. Dwa razy zadajemy ogromne obrażenia przeciwnikom. Drugą bardzo fajną rzeczą jest to, że oczywiście wszyscy sojusznicy, którzy znajdują się w kataklizmie, będą odzyskiwać energię. Nie będzie to jakby specjalnie dużo, ale za każdym razem, kiedy użyjecie kataklizmu na danym obszarze i przeciwnik znajdzie się, znaczy sojusznik znajdzie się w środku w momencie rzucania, to już odzyska 1 do 2 punktów energii. Zawsze tak to wygląda. Dodatkowo kataklizm możecie rzucać kilka razy pod rząd, pod koniec już samej mapy, gdzie na przykład pojawiły się eksimusy, których nie jesteście w stanie zabić, tylko i wyłącznie dlatego, żeby nasi sojusznicy odzyskiwali pasywnie, bez przerwy energię. Wspomożecie dzięki temu swoją drużynę. Ostatnią rzeczą jest to, że możecie rzucić kataklizm w każde jedno miejsce. Ustawcie się gdzieś, gdzie przeciwnik nie może do was dotrzeć, albo gdzieś, gdzie ciężko jest mu strzelać i po prostu rzucajcie kataklizm gdzie chcecie. Kataklizm jest umiejętnością celowaną. Nie musicie tego rzucać pod siebie. Nie musicie tego w ogóle rzucać gdzieś blisko siebie. Możecie rzucić na drugim końcu mapy, abyście widzieli to miejsce, bo zasięg tutaj mamy ogromny, więc możecie rzucać nawet na drugi koniec mapy. To nie ma znaczenia. Dodatkowo, jeżeli jesteście odpowiednio daleko, to możecie sami przebywać w pustce i użyć gdzieś tam kataklizmu dalej. Kiedy jesteście w pustce, przeciwnicy nie mogą was zabić, nie mogą was przeciągnąć, przewrócić, nie mogą was podpalić, zatruć, nie mogą wam nic zrobić. Natomiast jeżeli użyjecie kataklizmu, kiedy jesteście w pustce, czyli wcisnęliście unik, shift, no nie, przenieśliście się do pustki i użyliście kataklizmu tak, że objął także was, to wtedy zostaniecie również przeniesieni do planu materialnego, kiedy puścicie kataklizm, czyli użyjecie drugi raz waszej czwórki i wtedy kataklizm zniknie. To was też przeniesie z powrotem do planu materialnego. Odpowiednia strategia pozwala na przebywanie w pustce bez przerwy. Jak to zrobić? Wcisnąć shift, wrzucić kataklizm i wcisnąć shift zaraz po wypuszczeniu znowu kataklizmu, czyli shift, kataklizm, później znowu kataklizm i znowu shift. Jesteście dzięki temu w stanie uniknąć wszelkich obrażeń, natomiast combo jest ciężkie do osiągnięcia, ale nie jest niemożliwe. Dodatkową rzeczą jest to, że możemy zmniejszyć szybkość rzucania tego kataklizmu. W jaki sposób? No, może powiecie, możemy wrzucić mod, który nam zmniejszy szybkość rzucania naszych umiejętności o 50%, jeżeli jest to możliwe na Warframe'ie, czyli w tym przypadku jest, i będziemy szybciej rzucać. No nie, trochę w tym momencie wykorzystujemy bugi, bo możemy to zrobić 5 razy szybciej, a nie tylko o 50% szybciej, czyli o 0,5. Jesteśmy to w stanie zrobić, co pokazywałem wam zresztą już na streamach, więc jeżeli ktokolwiek nie widział, ktokolwiek wie, to wie o czym mówię. Jak to zrobić? W bardzo prosty sposób. To jest kolejny kombos, który musicie zapamiętać i on generalnie nadaje się tylko na obrony albo tylko w momencie, kiedy wy stoicie w miejscu. Nie obejmie on biegania i przebywania cały czas w pustce. Jak zrobić kombosa, dzięki któremu kataklizm rzucamy bardzo, bardzo, bardzo szybko? Bardzo prosty sposób. Używacie stazy, czyli używacie waszej dwójki. W momencie trwania dwójki musicie podskoczyć i od razu, kiedy jesteście w powietrzu, to jest pojedynczy skok, nie róbcie nigdy front flipa, nigdy nie róbcie tego salta w przód, jakby tam, jakbyście to określili tak prostym językiem.
Wystarczy, że podskoczycie w górę i w momencie, kiedy już podskoczyliście, tam ścisnęliście po prostu skok, spamujcie już czwórką. Możecie to rzucić w powietrzu, kataklizm można rzucić w powietrzu z dowolnej pozycji tak naprawdę i wypuścić go z tej samej dowolnej pozycji i zacznijcie nim spamować. Musicie 3 razy rzucić kataklizm i za 4. razem każdy kolejny kataklizm będzie rzucany natychmiastowo i wypuszczany natychmiastowo. To zaoszczędzi wam czasu i przy okazji będziecie zwiększycie swój DPS, czyli obrażenia na sekundę, damage per second, o jakieś 5 razy więcej. Naprawdę jesteście w stanie to zrobić i to też zobaczycie na filmie, jak to wygląda. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o umiejętności Limbo. Teraz, dlaczego taki wybór broni, a nie inny? Quanta Vandal jest tutaj, chociaż nie, zacznę od balistiki. Balistika Rakta jest tutaj ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, ładowany atak balistiki Rakty zadaje ogromne obrażenia. Są to obrażenia totalnie niesamowite, jakby nie patrzeć, ale obrażenia przebijające przebijają pancerz. Mamy całkiem fajną szansę na status i trafienie krytyczne, bardzo często się zdarza. Obrażenia przebijające przebijają pancerz, dużo przeciwników ma pancerz, my nie dość, że obniżamy od korodującej projekcji pancerz, to jeszcze dodatkowo jesteśmy w stanie go obniżyć z każdym strzałem. Obrażenia żrące jeszcze bardziej go obniżą, obrażenia od ognia, żeby zestunować przeciwnika, no, ponieważ przeciwnik podpalony będzie zestunowany. Możecie wykorzystać dowolną kombinację żywiołów, ale ten sposób wykorzystania tego sposobu budowania jest jakby najlepszy. Poszukiwacz znajduje się tutaj dlatego, że bursa ma zasłonę. Kiedy bursa się zasłoni, a my nie mamy żadnego przebicia, to no po prostu nie zadamy jej obrażeń, praktycznie żadnych. Natomiast przy poszukiwaczu zadajemy 90% obrażeń wraz z bursie, więc cóż, samo się wytłumaczyło. Anemiczna zręczność, zabójcza struga. Jak najszybciej musicie ładowany strzał jakby napinać cięciwe. Dlaczego? Musicie zabijać przeciwników jak najszybciej. Tych, którzy pozostaną, żeby nie, po prostu do was nie doszli, nie wyrzucili wam jakiegoś granatu. Natomiast sposób budowania już zależy tylko i wyłącznie od was. Dla mnie ten sposób budowania po prostu no jest idealny. Możecie tutaj wrzucić gdzieś sobie obrażenia krytyczne czy szanse na trafienie krytyczne, ale wtedy musicie sobie gdzieś tam któreś mody podarować. Natomiast to już zależy tylko od was. Pamiętajcie, że ten poszukiwacz jest jakby niezbędny, jeżeli chodzi o bursy. Quanta Vandal znajduje się tutaj dlatego, że skoro mamy balistikę Raktę i mamy obrażenia, które muszą być, jakby marnujemy pociski, musi być ta broń naciągana i tak dalej, no to nie mamy jak zdjąć bombla nullifierów. No i to jest problem, no nie? A tutaj dzięki kłancie zdejmiemy go w ciągu tam sekundy, dwóch maksymalnie. Głównie ten sposób budowania opiera się o kwanty samej, opiera się o to, żeby mieć dużą szybkostrzelność, dzięki temu po prostu szybciej zdejmiemy bombel. Jeżeli nie macie modów z obrażeniami, to nie gra takiego w ogóle znaczenia, bo wystarczy, że po prostu będziecie szybko zdejmować bronią laserową te bomble. Obrażenia będziecie mieli z waszej 4. umiejętności. Venka Prime jest tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby złapać przeciwnika, którego nie możemy zabić, tego jednego jakiegoś przeciwnika, zabić go bardzo szybko, i gdzieś tam rzucać dalej 4 tak naprawdę. Venka Prime jest tutaj takim końcowym, takim wykończeniem wszystkiego. Działa ona na zasadzie, że mamy na przykład śmiertelny cios, który zwiększa nam o 120% obrażenia, zabójczy rój, który znowu zwiększa o 120% obrażenia, 165% obrażeń od punktu nacisku Prime, trwające ukąszenie, żeby obrażenia tnące szybciej zabiły przeciwnika, albo jeżeli nie zabijemy go podczas jednego strzału, to żeby po prostu zginął od samego wykrwawiania się. Berserker, bo szansa na trafienie krytyczne jest duża. Uszkodzenia wewnętrzne, no bo oczywiście bardzo duża szansa na trafienie krytyczne. Szansa na zwiększenie mnożnika w razie, gdyśmy nie byli w stanie jakimś cudem wenką zabić przeciwnika za jednym strzałem, a na 200 poziomie się to zdarza. I cios życia, żeby jak najszybciej odzyskiwać energię. Nie martwimy się tutaj w ogóle o przewodzenie, dlatego że Limbo po prostu ma bardzo dużo energii. Jeżeli chodzi o towarzyszy, Carrier Prime, żeby zbierać wszystkie przedmioty. Pamiętajcie, jeżeli jesteście w szczelinie, to jesteście w stanie podnieść wszystkie przedmioty, ale nie będą one do was zaaplikowane. Czyli musicie wyjść ze szczeliny, ale wszystkie przedmioty, które zebraliście po całej mapie, będąc w szczelinie, zostaną gdzieś tam przyszpilone do tego kariera, będą gdzieś tam krążyć nad waszą głową. Jeżeli wyjdziecie ze szczeliny, to te wszystkie przedmioty trafią do waszego ekwipunku, więc warto to mieć. Ja akurat nie używam broni, ale to na karierze, więc to tak jakby od was tylko zależy, co sobie tutaj wstawicie.
Kariera wybrałem też dlatego, że jego umiejętność pasywna zwiększa nam ilość pocisków, które mamy gdzieś tam w plecaku, więc warto jest jakby też to mieć, żeby nam gdzieś pocisków nie zabrakło, ponieważ szybkostrzelna Quanta i Ballistica Racta szybko przewija się przez pociski, przynajmniej na wysokich poziomach, gdzie tych przeciwników raczej musimy zabijać bronią, raczej dobijać bronią po prostu i to kilkoma strzałami, nawet kilkunastoma, więc to jakby trochę się schodzi. Tak to wygląda. Ostatnią podpowiedzią dla Was jest Kataklizm. Kataklizm oczyszcza mapę ze wszystkich plam trujących, ze wszystkich tych świecących kul, które granatów, które rzucają nam korpus, które będą nam zadawać jakieś śmieszne, dziwaczne obrażenia, ze wszystkich efektów, które osadzane są na ziemi, ścianach, czymkolwiek innym, plagi, jakiejkolwiek, trucizny, czegokolwiek, co leży na ziemi, w co moglibyśmy wdepnąć, albo nasi sojusznicy. Czyli Limbo dalej jest genialnym supportem. Na zasadzie odzyskuje energię, zabijając przeciwników. Znaczy odzyskuje energię naszym sojusznikom cały czas, bez przerwy. Możemy to też kontrolować z łatwością. Nie troluje już naszych sojuszników, czyli nie ma takiej możliwości, że nasz sojusznik będzie zamknięty w bąblu, w kataklizmie, a przeciwnik będzie po drugiej stronie kataklizmu i nie będą mogli do siebie strzelać. Osłaniamy tym swoich sojuszników, to fakt, ale nie możemy też zabijać przeciwników. Tutaj nie ma tego problemu. Zadajemy ogromne obrażenia, biegniemy dalej i tak w kółko. Albo stoimy w miejscu, zadajemy ogromne obrażenia, gdzieś tam osłaniając bez przerwy przeciwników, bo szansa na to, że przy spamowaniu kataklizmu jakiś pocisk przeleci w naszego sojusznika, no cóż, jest nikła raczej. W każdym bądź razie. No i oczyszczamy powtórę całą mapę z efektów, które leżą na ziemi. Więc jest to naprawdę genialna postać, jeżeli chodzi o to teraz. I tak jak mówię, zapraszam Was do filmu, który gdzieś tam albo widzicie, albo zobaczycie zaraz po tym nagraniu. Dziękuję Archanowi77 za podsunięcie mi tego sposobu budowania. Troszkę go podrasowałem i wymaksowałem jak tylko się dało. Natomiast jeżeli chcielibyście mu podziękować, to wpiszcie sobie tylko na Warframe Archan77 i wyślijcie mu jakikolwiek prezent. Na pewno się ucieszy, bo to tylko i wyłącznie jego zasługa, że zobaczyliście ten sposób budowania tutaj. Ja Wam serdecznie dziękuję i jak zwykle proszę, żebyście zostawili swój komentarz pod tym filmem. Zostawcie i ocencie łapką sam ten film. Zostańcie na dłużej, zostawcie suba i pokochajcie Limbo takim, jaki jest, bo jak zobaczą deweloperzy to wideo, to go znerfią. Bo na obecną chwilę jest postacią, która zadaje największe obrażenia chyba w grze, jakie są tylko możliwe. Cóż, ale ocencie to sami, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło.
Extraction is ready.